Cześć, tu Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. Jest piękny październikowy dzień, słońce świeci. Na plaży zero ludzi, na ulicach zero samochodów, w pensjonatach zero gości. W związku z tym krótki wypad z radiem nad Polskie Morze. Zanim powiem, co tutaj robię, pobawimy się radiem, kilka słów o odpowiedzi na komentarze, które zamieściliście pod spodem. I tak do rzeczy. Jeżeli chodzi o nasłuch, padło pytanie, jakie radio do nasłuchu. Ja ostatnio, zresztą opublikowałem taki krótki filmik na moim kanale, bawiłem się radiem globalnym. Radio globalne. To jest takie radio jak małe, jak kiedyś były tranzystorowe radia. Z tym, że ono ma bardzo szeroki zakres częstotliwości, dosyć dużą czułość, no i dosyć dobrze zestrojone krótkie anteny, które przy tym radiu są na wyposażeniu. Myślę, że na początek kupienie takiego radia używanego, podkreślam, bo wtedy cena spada o połowę, jak nie więcej, czyli w granicach 200-250 zł można już takie radio do 300 nabyć. Dla początkującego nasłuchowca to jest naprawdę pierwszorzędna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze radio ma taką antenę krótką, zewnętrzną, dopinaną jackiem, która ma około 2 metrów. I ta antena naprawdę odbiera wspólnie z tym radiem zakres praktycznie wszystkich pasm amatorskich oraz pasma lotniczego. W zależności od modelu takiego radia te częstotliwości mogą być bardzo różne. Zaleta jest taka, że nie musicie na początku rozpinać długich, wielkich anten, tylko wystarczy właśnie taka krótka antena i możecie naprawdę skutecznie słuchać. Ja jak bawiłem się tym radiem, to sygnał na 9 dawały mi stacje ze Stanów Zjednoczonych. To oczywiście mógł być pik propagacyjny, ale polskie stacje i tak dalej, europejskie, były naprawdę na tym kawałeczku drutu super odgrane. Także ja polecam takie radio. Czy zdawać licencję nasłuchową, czy nie? To zależy. Mi się wydaje, że żeby zapoznać się z krótkofalarstwem w ramach nasłuchu, wystarczy po prostu nasłuchiwać. Oczywiście można zdać licencję, zdobędziecie trochę wiedzy, więcej, którą możecie zdobyć praktycznie w każdej chwili i będziecie mieli możliwość raportowania kartami QSL odebranych łączności. Co to takiego jest? Wyobraźcie sobie, że tu jest jedna stacja, tu jest druga stacja krótkofalarska. Te stacje robią ze sobą łączność, a ja jestem nasłuchowcem. Odbieram znak tej stacji, odbieram znak tej stacji, raport dla tej stacji, raport dla tej stacji. Wpisuję to na takiej specjalnej karcie QSL. To są takie kartki pocztowe, tylko z nadrukami, z różnymi rubrykami z tyłu. Karta QSL, to sobie możecie wpisać w internecie. I wysyłam te karty przy pomocy biura krótkofalarskiego do tych krótkofalowców, a oni mi potwierdzają, że tak, dobrze odebrałeś nasze stacje, dobrze odebrałeś nasze raporty. To między innymi daje licencja nasłuchowca. Więc decyzję zostawiam Wam. Ja dużo nasłuchiwałem, zanim zdałem egzamin i uzyskałem pozwolenie radiowe, ale licencji nasłuchowej nie robiłem. Uznałem, że jest mi to po prostu niepotrzebne na ten moment. Kolejnym pytaniem było to, od czego zależy, cytuję dokładnie to pytanie, od czego zależy zasięg nasłuchu. Otóż tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jaki sposób i jak rozchodzą się fale radiowe. Bo tak naprawdę fale radiowe odbieracie nasłuchując, to jest oczywiste. Takie dwa główne czynniki, które mają bardzo duży wpływ na to, to jest propagacja rozchodzenia się fal radiowych, o czym zrobię oddzielny odcinek, bo to warto wiedzieć, i antena. Te dwa czynniki mają bardzo duży, jak nieznaczący wpływ na to, jak dalekie stacje będziecie odbierali i z jaką skutecznością. Oczywiście też jest ważna czułość odbiornika, no ale te dwa elementy, o których powiedziałem na początku, są najważniejsze. Teraz w
Wracając do tego radia globalnego, ono ma krótką antenę, która do nadawania na pewno by się nie nadawała, ale do odbioru w połączeniu z dobrze zestrojonymi obwodami wejściowymi nadaje się. W związku z tym, wracając do tego radia globalnego, antenę powiedzmy, że i czułość odbiornika mamy z głowy. Natomiast propagacja fal radiowych jest bardzo różna. O różnych porach dniach, na różnych pasmach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego warto się uzbroić w cierpliwość i nawet jeżeli jednego dnia nic nie słychać, to nie znaczy, że macie zepsute radio albo złą antenę. Oczywiście antenę, jak już będziecie mieli takie długie anteny, warto sprawdzić. Ale warto też poczekać na to, albo sprawdzić parametry propagacyjne. O tym powiem w następnym odcinku, gdzie to sprawdzać, jak to sprawdzać, co one znaczą i tak dalej. Więc moja rekomendacja, do nasłuchu radio globalne, czy zdawać licencję na słuchowca? Ja nie zdawałem. Powiem tak, decyzję zostawiam Wam. Od czego zależy zasięg? Przede wszystkim od propagacji i od anteny. Po antenach też będzie oddzielny odcinek. Kolejna rzecz to licencja krótkofalarska, uzyskanie znaku i pozwolenia radiowego. Są dwie szkoły. Jedna mówi, że zrozum wszystko, co jest do nauczenia się, naucz się tego, zdobądź wiedzę praktyczną, idź na egzamin i go zdaj. Druga jest taka teoria, która mówi, naucz się tego na pamięć, idź i zdaj. Obie teorie mają swoje plusy i minusy. Ja powiem, co ja zrobiłem. Nauczyłem się po prostu trochę na pamięć, poszedłem i zdałem. Potem zacząłem się już bardzo dokładnie uczyć, zdobywać praktykę, czerpać wiedzę od innych osób, które mają ją znacznie większą, w tym zakresie, w którym mnie interesowało krótkofalarstwo, czyli przede wszystkim budowa anten, jak działa antena, jak się buduje anteny, propagacja, emisje radiowe, emisje cyfrowe itd., itd. Po prostu uczyłem się ze zrozumieniem tego, co było mi tak naprawdę potrzebne. Jedyna rzecz, która jest nadrzędna nad wszystkimi teoriami, to jest bezpieczeństwo pracy przy radiostacji krótkofalarskiej. To bez względu, którą drogę zdawania egzaminu krótkofalarskiego przyjmiecie, musicie po prostu rozumieć. Uziemienie anten, uziemienie masztów, zachowanie się w trudnych warunkach atmosferycznych, bezpieczeństwo radiostacji, prawidłowe jej uziemienie, to są rzeczy, które musicie wiedzieć. Bo to są urządzenia elektroniczne, które anteny Wasze będą wisiały na dachu i taką podstawową wiedzę praktyczną ze zrozumieniem musicie znać. Jeżeli zechcecie zdać egzamin ze zrozumieniem, polecam Wam kursy, które opublikowali inni koledzy krótkofalowcy na YouTubie. To się nazywa bodajże kurs krótkofalarski. Składa się z kilku części, tam jest naprawdę bardzo fajnie w ramach prezentacji omówiona wiedza podstawowa. Czy zdacie tak, czy tak, warto tych kursów posłuchać. Można też pójść do klubu krótkofalarskiego, ale nie wszyscy mają takie kluby w pobliżu. W klubach jest trochę więcej tolerancji niż na forach internetowych. Tam możecie śmiało się zapytać kolegów, wytłumaczą Wam cierpliwie najbardziej podstawowe pytania. Możecie je też zadawać tutaj w komentarzach, będę się starał na nie odpowiedzieć. Jak nie będę miał wiedzy, to skonsultuję to z innymi kolegami i udzielę rzetelnej odpowiedzi. Kolejne pytanie było takie, jakie radio wybrać? Czy przenośne, czy bazowe? Ja powiem tak, jako początkujący krótkofalowiec, który tak jak Wy, nie miałem zupełnie pojęcia, z czym to się jest, czym to się gryzie, oprócz tego, że gdzieś tam w serduchu miałem tą pasję zaszczepioną gdzieś przez mojego tatę, to wybrałem takie radio, które spełniało kilka warunków. Było i bazowe, i przenośne. Miało fale krótkie, UKF, VHF,
IKF, tak? Czyli już na samym starcie dało mi wiele możliwości operatorskich. To radio nazywa się Yaesu FT857D. Nie jest to tanie radio, ale można je kupić z drugiej, z trzeciej ręki za dużo niższe pieniądze niż w sklepie. I na pewno warto trochę odłożyć, poczekać i kupić na starcie już może coś lepszego niż zupełnie coś bardzo podstawowego, bo to bardzo podstawowe wystarczy Wam na krótką chwilę. Prawdopodobnie. Nie wszyscy są tacy jak ja oczywiście. Może być inaczej. Jeżeli ktoś nie ma większego troszeczkę budżetu albo cierpliwości, żeby podkładać pieniążki, można kupić radio używane trochę niższej jakości, albo starszy model, chociaż te starsze modele potrafią być droższe niż te nowe, albo kupić taki kit radia QRP i tam jest instrukcja, jak je złożyć, tylko że tutaj trzeba mieć troszeczkę warsztatu, na pewno dostęp do miernika, do oscyloskopu, do lutownicy, do kogoś, kto ma trochę wiedzy elektronicznej. I to wtedy wyjdzie jeszcze taniej. Więc odpowiadając na to pytanie, a odpowiadam ze swojej strony, jakie radio, postaram się to pytanie też zadać w eterze, jak będzie dobra propagacja i posłuchać odpowiedzi innych krótkofalowców. Natomiast moja rekomendacja jest Yaesu FT857. Będziecie mogli i na UKF-ie porozmawiać, i na KF-ie, i w domu, i tak jak widzicie, też tutaj na w terenie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem w jakiś podstawowy sposób na te pierwsze pytania. Ja odpowiadam na bazie własnych doświadczeń. Oczywiście na forach spotkacie różne kontrpytania, do czego to radio Ci będzie służyło, a jaki masz budżet, takie będziesz miał radio. Ja jestem trochę przeciwny takim odpowiedziom, dlatego że po pierwsze ktoś, kto nie bardzo wie, co to jest krótkofalarstwo, nie jest w stanie na początku określić, do czego mu to radio będzie służyło. Budżet jest pojęciem względnym, jednego dnia go mamy, drugiego nie. Można oszczędzać pieniądze, można pójść do klubu, popracować na radiostacji bez pieniędzy. Są różne możliwości. Czyli nasłuch radio globalne, radio pierwsze, ja kupiłem Yaesu FT857D, byłem z niego bardzo zadowolony. Licencję krótkofalarską nauczyłem się, poszedłem, zdałem. Dopiero potem zdobywałem praktyczną i teoretyczną wiedzę ze zrozumieniem takim pełnym w zakresach, które mnie interesowały. Nadrzędną rzeczą jest bezpieczeństwo pracy z radiostacją. No i jak zdać krótkofalarski egzamin, to już zostawiam, że tak powiem, do Waszej dyspozycji. Na ten moment to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Pytania umieszczajcie w komentarzach. Jeżeli coś Wam to pomogło, dajcie plusika do góry. Subskrybujcie kanał. Zapraszam do następnych filmów. Pozdrawiam, to jest Kupieńc Natalia Wandadam nad pięknego morza. Za chwilę też zacznę pracować na radiostacji. S5 Natalia Wanda Adam przez 2. Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam przez 2. Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam przez 2. Chyba Wanda, Roman, 3-2, witam kolego, to Stefan Kłebek 5.
Ok, tu Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam przez 2. SQ 5, Natalia Wanda Adam przez 2. Operator Artur, QTH miejscowość Tutowo. W tej chwili rozłożyłem radiostację nad brzegiem morza. Jak odebrałeś? Proszę bardzo, over, over. Ok, dziękuję serdecznie za 5-7, dla Ciebie 5-9 raport. Ja w tej chwili nadaję mocą 15 W i antena krótka pionowa antena rozłożona na plaży. Pozdrawiam serdecznie z nadbrzegu morza i do usłyszenia. SQ8 Roman Ksawery Franciszek, tu Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam przez 2. Dziękuję Artur, dużo zdrowia, miłego całego wypoczynku nad morzem i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Tutaj jest promiennik o konkretnej długości. Mogą to być rurki aluminiowe. Tutaj jest zrobiona cewka. Ten promiennik ma kontakt z tą cewką. Tą cewkę można nawinąć na byle jakiej rurce PCV, tylko średnica musi być odpowiednia. Drut. I tutaj są takie odczepy, gdzie po prostu skracacie lub wydłużacie tą antenę. I dzięki temu można uzyskać wiele pasm na jednej antenie. Ja mam tutaj 40 metrów, 20 metrów, 17 metrów i 15 metrów. Wszystko to jest balon przyłączany. To jest oczywiście wszystko kupne, ale można to naprawdę zrobić. Tutaj jest przeciwwaga. Był tutaj drut taki dosyć długi. Natomiast w momencie, kiedy był ten drut, to ta antena była niestabilna. Zmieniały się jej parametry w zależności od tego, czy wiatr tym drutem poruszył i tak dalej. W związku z tym ja dołożyłem tutaj kawałek pręta, drugą cewkę, którą sobie albo zsuwam, albo rozsuwam. I dzięki temu mogę też przestrajać tą antenę.